Siemano wszystkim, z tej strony Mateo, witam was bardzo serdecznie w odcinku, w którym pokażę wam najlepszy fotel gamingowy. On jest w tym pudełku, to jest pudełko od Diablo. Przysłali mi ten fotel. Jak ja go zobaczyłem w internecie, to normalnie nie mogę uwierzyć, że będę mógł usiąść na taki fotel. Ale mogę, ponieważ tak jak mówiłem, w tym pudełku właśnie znajduje się ten fotel. Więc robimy coś takiego, że nie będę pokazywał jak składam ten fotel. Znaczy w międzyczasie będą tam jakieś urywki. Więc robimy coś takiego, że teraz klasnę i ten fotel się tutaj już pojawi, złożony. A później powiem o nim coś więcej, dobra? Dobra, także uwaga. Jeszcze raz. Nie działa. To może ja pójdę po brata? Może on tutaj coś zaradzi? Michał! Michał! No chodź tu, Michał. Klaśnij. Ale po co? Klaśnij! Okej! Okay. Wow, no jak widzicie, tak się prezentuje ten fotel. Jak dostałem karton z tym fotelem, myślałem, że składanie zajmie bardzo dużo, bo karton jest duży, ale nie na tyle, żeby pomieścić cały fotel. Ale okazało się, że składanie tego fotelu zajęło jakieś 20 minut. Dobra, to ja po prostu może na jego usiądę czy coś. A więc tak, na fotelu siedzi się naprawdę mega wygodnie. I powiem wam tak, siedziałem na wielu fotelach i powiem wam szczerze, że Diablo naprawdę robił mega fotele. I powiem wam tak, w tym fotelu są naprawdę tak mega dobre szczegóły, takie niespotykane, że to niby tylko dodatek, jak na przykład ta poduszka, ale naprawdę wielą zmieni. I uwierzcie, że ten fotel z tymi dwiema poduszkami tutaj i tutaj jest naprawdę mega. A więc tak, powiem najpierw o zaletach tego fotelu, a na końcu o minusach. A więc tak, siedziałem sobie półtora roku na moim niebieskim krzesełku i nagle dostąpił mnie ten zaszczyt siąść na tym fotelu. I pierwsze co się rzuca w oczy, to te siedzisko. Jest ono naprawdę mega wygodne, zresztą wystarczy popatrzeć na ten fotel i widać, że on jest naprawdę wytrzymały. Kolejna rzecz, która jest dla mnie naprawdę mega ważna, ponieważ te biurko tutaj, które ja mam, ono jest takie, które ma swoje wymagania, bo jednak nie każdy fotel może tutaj jakby być. To jest właśnie to, że ten fotel ma bardzo dużo regulacji. Mianowicie, już pokazuję o co chodzi. Podłokietniki. No tak naprawdę, jak tylko nie chcemy, to one mogą nam się obrócić. Oczywiście wysokość fotela. Ale to jest raczej logiczne, bo to każdy fotel ma regulację, nawet mój stary fotel ma. Uwaga, rzecz, która mnie normalnie zaskoczyła. Normalnie nie wiedziałem, że tak można, ale patrzcie teraz na to, nie? Patrzcie na to. I to jest naprawdę mega fajne. A i na koniec chciałem jeszcze powiedzieć, że ten fotel jest naprawdę mega wygodny pod względem siedzenia. Znaczy ja na moim poprzednim fotelu musiałem co nieraz zmieniać pozycję, bo siedząc ciągle w jednej pozycji po prostu było mi strasznie niewygodnie. Natomiast tutaj zagrałem sobie jeden meczek w CS-ie i muszę wam powiedzieć, że o dziwo nie wiem, czy to jest wina materiału, czy ogólnie całego krzesełka, ale można na tym fotelu, chciałem powiedzieć krzesełku, można na tym fotelu siedzieć naprawdę mega długo. I to też jest w sumie ważne, bo no bo po co tak zmieniać, wiecie, ten. A tak to naprawdę jest mega wygodne. Jeśli chodzi o minus, to znalazłem jeden. Mianowicie taki, że gdy ja się jakby podwyższam na tym krzesełku, to żeby się z powrotem obniżyć, muszę na siebie wziąć coś ciężkiego, po prostu jestem za lekki, żeby obniżyć się z tym krzesełkiem tak moim ciężarem. Ale to chyba tylko ja mam taki problem. Mój fotel jest to Diablo X EYE. Nie wiem jak to się czyta, więc po prostu przeliteruję. Link do strony Diablo macie w pierwszej linijce w opisie. I gdy wejdziecie na stronę Diablo, zobaczycie, że ona nie sprzedaje tylko jednego fotela, tylko aż 6 rodzajów, którzy naprawdę różnią się od siebie. Jest też wiele kolorów do wyboru właśnie takich różnych foteli. Także naprawdę polecam zajrzeć, popatrzeć, może kupić jakiś fotel. Bo naprawdę ten fotel jest przekozacki. Normalnie nic, tylko siedzieć. Po prostu mogę to wam powiedzieć szczerze, że porównując ten fotel do mojego poprzedniego fotela, czy po prostu do innych foteli, na których siedziałem, ten zdecydowanie wygrywa. I właśnie dlatego chciałem wam go polecić, bo jeśli szukacie dobrego fotela, to zapraszam na stronę Diablo. No, tak jak mówię, ja czuję różnicę siedząc na tym fotelu, dlatego nagrywam właśnie taki film. Także jeszcze raz, zapraszam was bardzo serdecznie do strony. Możecie zostawić łapeczkę w górę oraz fajny komentarzyk. No tyle w tym odcinku, widzimy się już niedługo na tle właśnie tego fotela, także trzymajcie się. Siema, piona.